Siema, siema, Daitori widzowie, jak wiecie, na dniach do Stumble Guysa wleci nowa, specjalna, wyjątkowa emotka, która jest naprawdę kozacka. I wiele osób sądzi, że ta emotka będzie darmowa. Dzisiaj wszystkiego dowiecie się na temat tej emotki, powiem wam wszystko, co musicie wiedzieć i w ogóle sprawdzimy sobie 14 mega kozackich mitów. Zapalam LEDy z tyłu i myślę, że możemy lecieć, bo jest to kolejny właśnie odcineczek z pogromców mitów w Stumble Guysie. Ale zanim przejdziemy do pierwszego mita, umówmy się tak, że każdy, kto chciałby mieć tą nową emotkę specjalną na swoim koncie już teraz, zostawia łapkę w górę pod tym odcinkiem. Zobaczymy, ile jest takich osób, które by chciały, ja naprawdę bym chciał, bo ona jest kozacka. No już standardowo umówmy się tak, że ja otwieram koło za 120 gemów, a wy zostawiacie w tym czasie suba na moim kanale. Każdy, kto zdąży zostawić suba, zanim to koło się otworzy, jest mega szefem. No i jeśli lubicie Stumble Guysa, naprawdę warto mnie subskrybować z góry, dziękuję. I co będziemy mieli? Może wyjątkowy skinek? Aj, było blisko. Ale no, golem też nie jest zły, zawsze go przygardę, co nie? Przechodzimy do pierwszego mita, lecz pamiętajcie tylko o pisaniu innych mitów w komentarzu, żebym mógł je wziąć do kolejnych odcinków z tej serii. Jeśli chcecie, żebym dalej nagrywał pogromców mitów, piszcie je w komentarzu. Mit numer 1. Na nowej mapie wszystkie auta, przeszkody, które jadą, nie mają kół. Okej, to na pewno chodzi właśnie o mapeczkę The Other Side, którą mamy tutaj. Na pewno ją też dobrze kojarzycie, to jest ta nowa mapka. A więc giereczka się rozpoczyna i no tutaj, jak wiecie, są takie przeszkody, które są autami. I zobaczymy sobie, czy rzeczywiście to są takie oszukane auta, które nie mają kół. No bo jak to, auta bez kół? Trochę dziwnie, co nie? Dobra, na razie w tej pierwszej fali przeszkód żadnych innych tutaj nie mamy. Ale w ogóle ten skinek, który wgrałem, jest mega kozacki. Pokażcie mi tutaj jakieś auta, halo. O, tu jedzie pierwsze auto, uwaga, spójrzmy na nie. Ej, szczerze, ono nie miało kół chyba. Muszę się jeszcze upewnić, więc dajcie mi jeszcze jakieś jedno auto, żebym tak na pewno już to zobaczył i mógł potwierdzić tego mita, ale tak mi się wydaje. O, tu jest jakieś inne, żółte. Ono też nie ma, widzicie? Ono też nie ma kół w ogóle. Jeżdżą jakby, nie wiem, ślizgają się bardziej, kurczę. Więc dobra, micik jest potwierdzony. Ciekawa rzecz, dajcie znać, czy o tym wiedzieliście, a ja lecę do kolejnego mita. Mit numer 2. Skin Papa Smurf ma inny kolor czerwonego na czapce w menu oraz na ikonce. No dobra, chodzi o tego skinka i zobaczcie, on na ikonce ma taki mocno czerwony, ciemnoczerwony kolorek, jeśli chodzi o swoją czapkę, a jak robię wam zbliżenie tutaj w menu, gdy już nim stoimy, no to ten kolorek jest taki dużo jaśniejszy. Zresztą porównajcie to sobie do jego spodni. Jego spodnie są takie ciemne, a jego czapka już jest taka jasna, jakby wyblakła. Więc ten mit też jest potwierdzony, bo on się różni w menu niż na ikonce. Rzeczywiście ten kolor jest zupełnie inny, nie wiem dlaczego tak to działa. Specjalny skin Sugar Skull Bull to połączenie Bulla i skina Halloween Rosa w jedną postać. Chodzi o te postacie z Brawl Stars. Okej, patrzcie na to. No jak tak patrzymy sobie na nazwę tego skina, to Sugar Skull Bull, czyli szkielet, który jest bykiem. No i kurczę, mamy rzeczywiście taki kształt Bulla, czyli byka, więc to już by się zgadzało z Bullem z Brawl Stars i nazwa też się zgadza. No i dodatkowo, jeśli chodzi o tego skina, on ma jeszcze takie kolorki właśnie tego halloweenkowego szkieletka, takiego w specjalnej masce kolorowej. I tutaj robi się nam tego skina do Rosy. On jest bardzo podobny, w bardzo podobnej kolorystyce i też jest takim szkieletem. Dlatego moim zdaniem to rzeczywiście może być prawdą. Potwierdzam tego mita, bo to jest połączenie i tego skina do Rosy, no i oczywiście Bulla z Brawla. Mega fajnie. No to przechodzimy do kolejnego specjalnego skina, bo z nim też mamy mocnego mita. Skin Pinky, mimo że ma rolki, to nie jeździ, tylko chodzi, gdy się nim gra. Okej, no ten skin, jak widzicie, nie wiem, czy to dobrze widać, bo trochę napis zasłania, ale musicie mi wierzyć na słowo, że rzeczywiście on ma rolki, a nie zwykłe buty, więc zobaczymy, czy podczas gierki on też będzie jeździł. A więc dobra, odpaliłem sobie znowu tą samą mapkę, tą nową, bo jakoś teraz cały czas na niej lubię grać, ale okej, czy ona jeździ? Ej, nie, dobra, ona jeździ normalnie. Jak chodzimy, to widać, jakby jeździła, więc ten mit jest opalony. Ziomek pisał, że ona normalnie chodzi, a my widzimy, że jak się nią ruszamy, no to ona tak jakby jeździła. Spójrzcie jeszcze raz, mam robić tutaj takie dobre zbliżenie. Ej, no teraz to akurat mi się nie udało. Okej, teraz to myślę, że idealnie widać. Widzicie? Normalnie tak jakby sobie jeździła, więc ten micik jest obalony, ewidentnie. I kolejny micik też od razu jest związany z nową mapką, bo na nowej mapie, na bloku z prawej strony jest billboard z śmiesznym kurczakiem. Musimy to sprawdzić, bo nie zwróciłem uwagi. A więc okej, giereczka się rozpoczyna i czy tu gdzieś jest kurczak? Tak, patrzcie! Tutaj normalnie z boku mamy kurczaka i tam u góry chyba pisało chicken, nie wiem, czy to będzie widać. Chyba... O, jest, widzicie? Przez chwilę jak skaczę, to widać, że tam jest chicken u góry. Więc spoko, to jest kolejny micik potwierdzony. W ogóle ciekawe są te bloki, bo one są w takich różnych kolorkach, jak za granicą, kurczę, w jakimś mieście takim turystycznym, więc w sumie spoko to wygląda. No i ciekawe, co my tu jeszcze w tych blokach mamy. Tam jakiś las w ogóle był zamknięty, mocne. I zwróćcie uwagę, jak sobie będziecie grali na te bloki, bo one są niektóre naprawdę dziwne. Potwierdzony mit, czas na kolejnego, lecimy. A wyglądajcie odcinek do końca, bo przed nami najmocniejsze mity. Nie możecie tego przegapić. Mit numer 6. Nowy skin Smurfetka Malaga, że włosy zanikają jej w rękę. Czekajcie, to jest chyba legenda, ją mam odblokowaną. O, ona jest tutaj. I zobaczmy teraz tutaj z boku. Ej, patrzcie, dobra. Robię wam zbliżenie, patrzcie na jej prawą rękę. Normalnie co jakiś czas te włosy wchodzą jej w rękę, jakby zjadają jej trochę tej ręki. Później znowu wychodzą i ręka jest normalna. Widzicie to? Myślę, że dobrze to widać. Więc rzeczywiście to jest jakiś taki dziwny bóg i nawet od tyłu zobaczcie, jak to dziwnie wygląda. Okej, okay, mita ewidentnie potwierdzam. No i co? Sprawdźmy jeszcze sobie, czy jakaś inna smurfetka też ma takiego buga. Bo na przykład mamy tutaj jeszcze taką smurfetkę, tą tutaj wiedźmę i ona też tak ma jakiegoś buga z włosami, widzicie? Normalnie te włosy, ten kucyk wchodzi jej w rękę i się tak laguje. Co jest grane? Nie dopracowali chyba tego twórcy. Może dlatego, że to jest dopiero w fazie beta, jeszcze nie wbiło do gierki, ale bugów jest rzeczywiście sporo i micik potwierdzony jak najbardziej. Nowy skin Jinx bardzo przypomina skina Miaomer. Różni
się tylko kolorem. Okej, okay, to jest skinek Jinx. Zapamiętajcie sobie, jak on wygląda, tak się prezentuje. I ja chyba już muszę od razu potwierdzić tego Vita, bo ja wiem, jak wygląda Miaomer i już wam ją pokazuję też, żebyście też to dobrze widzieli. To jest skinek Jinx, a to jest skinek Miaomer. To jest identyczny skin, tylko po prostu twórcy zmienili jego kolor. Czyli Miaomer przebrała się takie przebranie trochę halloweenowe. No i wszystko się zgadza. No Vicik jest ewidentnie potwierdzony, bo są tak naprawdę te same skiny, tylko w innej kolorystyce. Kolejny Micik znowu jest związany z nowym skinem i znowu jest związany z bugiem. Ręce skina Handy Smurf bugują się i dziwnie wchodzą w jego jetpacka. Okej, to jest ten skinek i czekajcie, obróćmy sobie. Ej, patrzcie, dobra, już to widzę. Normalnie te ręce jakby przenikają mu przez jetpack. O co chodzi? Ej, jak mu dziwnie one wchodzą, a druga też? Nie, druga już jest normalna, widzicie? Druga nie jest taka zlagowana. A ta pierwsza ewidentnie jest zlagowana i wchodzi mu, kurczę, w tego jetpacka. Więc twórcy z jednej strony to naprawili, z drugiej nie. Micik potwierdzony. Kurczę, naprawdę sporo jest tych bugów. Kolejny mit związany ze skinem. Dzisiaj dużo mitów z tymi nowymi skinami jest związane, bo no moim zdaniem są one ciekawe, więc takie brałem. Epicki skin Nosferatu to najniższy skin w całej grze. Tak sobie teraz na niego patrzę, to jest ten skinek. No jest on na pewno niski. Ale czy jest on najniższy? Chyba bym nie powiedział tak szczerze. Porównajmy go sobie z Tygryskiem. Nie no, Tygrysek jest minimalnie niższy, mi się wydaje, więc tego mita bym obalił, aczkolwiek na pewno ten skinek tutaj Nosferatu jest jednym z niższych skinów w grze, no tego to nie ma co zaprzeczać. 10 mit, chodzą pogłoski, że ta nowa emotka specjalna będzie pierwszą darmową emotką. No powiem wam szczerze, że nie słyszałem nic takiego, wiem, że ta emotka, którą mam tutaj wyświetla, ma za niedługo wejść do stabla, ale twórcy nic tam nie mówili o tym, jak będzie można ją zdobyć, więc tego mita w sumie ani nie obalam, ani nie potwierdzam, no bo nie mam pojęcia, może będzie tak, że ona będzie do zdobycia za darmo, tego nie wiemy, aczkolwiek mi się wydaje, że ona będzie w nowym karnecie, bo nowy karnet będzie już za 8 dni, wtedy już pewnie się zacznie cały sezon smurfowy, no i wydaje mi się, że po prostu ta nowa emotka specjalna, wyjątkowa, będzie za ostatni level karnetu, więc no raczej ten mit będzie obalony, ale póki co daję go nieokreślonego, bo ciężko powiedzieć. Następny mit, u skina z dynią Halloween Smurf z tyłu na tym różowym jest mega zlagowany, zobacz. Okej, zobaczmy, czyżby to był kolejny bug, naprawdę, czy ta aktualizacja jest pełna bugów? Czekajcie, znajdźmy sobie tego skina, on był legendarny, dokładnie, chodzi o tego skinka i co, i gdzieś z tyłu z tym różowym chyba, czyli z takimi niby kaktusikami, czy tam dynkami małymi, ma być jakiś bug. O, patrzcie, jest! Co jest? Widzicie to? Ja mam tutaj robię na to zbliżenie. Jak to dziwnie tak się, nie wiem, kurczy, wzrasta, co chwilę się to zmienia, tak buzuje. I w ogóle wkleiło się to w jej ubranie białe. No nie wiem, mit jest ewidentnie potwierdzony, bo to jest kolejna wielka wpadka twórców z tymi nowymi skinami, halo. Następny mit dotyczy Sugar Skill Katriny i pewien ziomeczek napisał, że ten skin to najlepszy skinek z niebieskiej rzadkości w całej grze. No niebieskich skinów mamy dużo w Stumblu, jak wiecie. No i na pewno jest też kilka takich ciekawych skinów, no nie jest to najlepsza rzadkość, ale muszę sam chyba przyznać, że potwierdzę tego mita. Mi się strasznie podoba ten skinek i jak na niebieską rzadkość, to moim zdaniem on jest za dobry. Jeszcze ewentualnie bym się kłócił, że ten może też jest najlepszy, ale no te dwa skiny są moim zdaniem najlepszymi skinami, jeśli chodzi o właśnie niebieską rzadkość w całym Stumble Guysie. Napiszcie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie. Mit numer 13. Skiny Halloweenowe z tamtego roku już nie powrócą do Stumble Guysa. Okej. Okay. Chodzi pewnie ziomkowi m.in. o tego skina, którego tutaj mam ustawionego, czyli Stumblesteina. Chodzi mu też pewnie m.in. o Brainy Briana i chodzi mu też o Deadfreda czy Jack Lanterna. Ja nie wiem, daję tego mita nieokreślonego, bo nie mam pojęcia, to wiedzą tylko twórcy, czy one wrócą, czy nie, ale mi się wydaje, że na przykład takie skinek, jak to mówiłem też na poprzednim odcinku, Jack Lantern i Deadfred nie wrócą do Stumble, bo one są z karnetu, ale na przykład taki skinek Brainy Brian, czy chociażby ten Stumblestein, którego mam ustawionego w menu, on może wrócić, ponieważ są to skiny, które normalnie już były w ofertach do kupienia. Następny mit, skin Skeleton Handy Smurf jest brudny na plecach, jakby wrzucał węgiel. Okej, zobaczmy. No w sumie tak to wygląda. Nie wiem, dlaczego jest tak dziwnie zabarwiony. Wiadomo, ma być takim tutaj ciemnym, czarnym szkieletem, ale to wygląda, jakby rzeczywiście uwalił się jakimś węglem, czy coś. Jest taki brudny na tym swoim ciele. Mit potwierdzony i tym oto akcentem mordeczki będę się już z wami żegnał. Mam nadzieję, że ten odcinek z mitów wam się podobał. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnych. Elo!